Odklejony dyrektor porywa i więzi moją bratanicę, myśląc, że zwiała z lekcji. Na początek parę słów wstępu. Po pierwsze, jest to historia sprzed kilku lat, a po drugie, w Niemczech stosujemy podział na landy. Coś jak Stany w USA, ale o wiele mniej niezależne. Jest to dość istotne, ponieważ system edukacji w Niemczech może się różnić w zależności od regionu, przez co uczniowie zaczynają wakacje o różnych porach. Gdyby wszyscy planowali jechać na wakacje tego samego dnia, na autostradach zapanowałby chaos. Moja bratanica pochodzi z Bawarii, a ja z i Wirtembergi. Oznacza to, że dziewczyna zaczyna wakacje tydzień wcześniej niż my, i z tego też powodu przyjechała do mnie w odwiedziny w towarzystwie rodzeństwa oraz mojego brata. Był wczesny ranek, to też postanowiliśmy zabrać psiaka na spacer i przy okazji wstąpić do piekarni położonej naprzeciwko zespołu szkół. W czasie, gdy ja robiłem zakupy, dziewczynka czekała na zewnątrz i pilnowała psa. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po wyjściu z piekarni zorientowałem się, że nie ma po niej ani śladu. Przeraziłem się, dlatego momentalnie wyjąłem telefon i wybrałem jej numer. Dzięki Bogu, że dzwonisz. Przywitała mnie z wyraźną ulgą. Jak śmiesz odbierać telefon, gdy do ciebie mówię? Wycierał się w tle jakiś mężczyzna. Za mało ci problemów, wagarowiczko? Po tych słowach, jak się później dowiedziałem, facet wyrwał jej telefon z dłoni i się rozłączył. Uświadomiłem sobie, co musiało się stać i pędem ruszyłem do szkoły, żeby wyjaśnić to nieporozumienie. Od razu udałem się do gabinetu dyrektora, licząc, że albo zastanę tam dziewczynę, albo zostanie ona wkrótce przyprowadzona przez nauczyciela. Gdy stanąłem pod drzwiami, usłyszałem krzyki dobiegające ze środka. Skończ już podawać mi fałszywe dane i mnie okłamywać?! Nie wypuszczę cię stąd, dopóki nie powiesz mi prawdy. I obiecuję ci, że na pewno wspomnę o tym na Twoim świadectwie. W Niemczech istnieje coś takiego jak oceny za zachowanie. Nauczyciele mogą również wpisać do rubryki różnego rodzaju uwagi. Jest to coś, na co pracodawcy zwracają uwagę, jeśli, na przykład, chcesz dostać się na staż. Nie zawracałem sobie głowy pukaniem i po prostu wparowałem do środka. Kim pan jest i jak pan śmie wchodzić do mojego gabinetu bez pukania? Wrzasnął oburzony dyrektor. Jestem wujkiem tej dziewczynki i to ja powinienem zapytać, co pan sobie w ogóle wyobraża. Ona nie jest uczennicą tej szkoły. Zgaduję więc, że to z tobą rozmawiała przez telefon. Sprytnie, ale nie pomożesz jej wykaraskać się z tej sytuacji tak łatwo. Dotrę do prawdy, a dziewczynę wydam tylko jej rodzicom. Ciągnął mężczyzna, żwawo przy tym gestykulując. A teraz wynoś się z mojego biura, bo zadzwonię na policję i każe cię aresztować za wtargnięcie na teren szkoły. Szkoły w Niemczech są strzyżone, co oznacza, że potencjalne wtargnięcie na teren takiej placówki jest traktowane niezwykle poważnie. Nigdzie się nie wybieram. Muszę chronić swoją bratanicę, bo widzę, że ciebie to już do reszty popieprzyło. Poza tym wezwanie policji to wcale nie jest głupi pomysł. Jakby nie patrzeć, porwałeś małą dziewczynkę. Zadzwoniłem więc na policję, mówiąc im, żeby jak najszybciej przyjechali do gabinetu dyrektora psychola i wyrwali moją bratanicę z jego rąk. Naprawdę myślisz, że uwierzę w tę durną, udawaną rozmowę? Spokojnie, zaczekam sobie na twoją policję. Roześmiał się, kpiąc ze mnie, po czym znów zaczął wrzeszczeć na biedną dziewczynę, doprowadzając ją tym samym do łez. Przestań się kurwa na nią drzeć. Masz się do niej nie odzywać aż do przyjazdu policji. W przeciwnym razie będę musiał cię uciszyć. Zagroziłem facetowi. Dużyć tego. Wzywam policję. Ciebie aresztują, a z niej wyciągną prawdziwe imię i nazwisko. Mężczyzna rzeczywiście zadzwonił po funkcjonariuszy. I przy okazji dowiedział się, że wcale wcześniej nie udawałem. Nagle nie był już taki pewny siebie i widać było, że zaczął w końcu łączyć fakty. Jakieś pięć minut później na miejscu zjawili się policjanci i przesłuchali nas osobno. Oto zeznania mojej bratanicy. Stałam sobie obok piekarni, gdy nagle wyłonił się przede mną dyrektor pobliskiej szkoły i zaczął wrzeszczeć, że dość już ma ludzi opuszczających zajęcia tydzień przed końcem roku szkolnego. Po czym dodał, że zamierza ukarać mnie dla przykładu. Zanim zdążyłam cokolwiek z siebie wydusić, mężczyzna ścisnął mnie za ramię tak mocno, że został po tym siniak i siłą zaciągnął do swojego gabinetu. Policjanci spisali również jej dane i potwierdzili, że jest z Bawarii, a potem zapytali nas, czy chcemy wnieść oskarżenie. Z satysfakcją odpowiedziałem, że owszem. Dyrektor musiał usłyszeć, jak policja mówi o oskarżeniu. Ponieważ momentalnie zrozumiał, że jest w bagnie po uszy i przyszedł się kajać. Hej, to tylko drobne nieporozumienie. Zrozumcie, że muszę być surowy w stosunku do uczniów, którzy opuszczają zajęcia. Tłumaczył się zdesperowany. Jeśli przez bycie surowym masz na myśli napaść na dwunastolatkę i zostawienie jej na ręce śladu, po którym na pewno będzie miała siniaka a do tego bezprawne więzienie jej w swoim gabinecie oraz grożenie jej, to wcale nie muszę tego rozumieć. Wydarłem mu się prosto w twarz. Całkowicie wyolbrzymia pan całą sytuację. Mogę zostać za to zawieszonym, a nawet stracić pracę. Chce pan tego? Wspaniale. Każdy, kto traktuje przerażoną dwunastolatkę w taki sposób, powinien zostać na zawsze odsunięty od pracy z dziećmi. Koniec końców mężczyzna rzeczywiście został wywalony z roboty. Nie ukrywam, że taki obrót spraw bardzo mnie cieszy. W trakcie śledztwa okazało się, że ten pożal się boże nauczyciel zawsze stawał po stronie swoich kolegów, nieważne jak bardzo się mylili. A nawet zdarzyło mu się parę razy spoliczkować uczniów. Facet został oskarżony o napaść, próbę uprowadzenia, bezpodstawne uwięzienie, a także wyrządzanie krzywdy swoim podopiecznym. Mógł się na dobre pożegnać z pracą i emeryturą. Nie wspominając już o tym, że został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu i 500 godzin prac społecznych z zastrzeżeniem, że nie mogą być one związane z dziećmi. Natomiast wisienką na torcie był dożywotni zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą. Nie, żaden z pracowników baru nie ukrywa się w moim mieszkaniu. Zajmuję małe mieszkanko nad barem, który słynie z wyśmienitej kuchni. Z czasem udało mi się nawet zaprzyjaźnić z właścicielami lokalu, którzy są naprawdę wspaniałymi ludźmi. W zeszły weekend doskwierał mi hałas dobiegający z dołu, dlatego poszedłem złożyć skargę. Właściciele powiedzieli mi, że nie są w stanie zrobić nic. Dzikie okrzyki wydawał tłum ludzi oglądających mecz. Poza zaoferowaniem mi darmowej kolacji w ramach przeprosin. I w ten oto sposób docieramy do zdarzeń, które miały miejsce wczoraj. Wróciłem późno z pracy i kompletnie nie chciało mi się gotować, dlatego postanowiłem skorzystać ze wspomnianej wcześniej darmowej kolacji. W lokalu szybko zaczął robić się tło, to też poprosiłem, aby spakowano moje jedzenie na wynos. Właściciel stwierdził jednak, że nie ma takiej potrzeby, mogę zabrać talerz na górę, pod warunkiem, że jutro im go oddam. Wychodząc, zauważyłem kobietę, która usilnie próbowała zwrócić na siebie moją uwagę. Założyłem jednak, że macha do kelnera za mną, dlatego nie przyjąłem się tym zbytnio i po prostu wyszedłem na zewnątrz, niosąc w dłoniach kolację. Musiałem odłożyć na chwilę talerz, by otworzyć drzwi. Gdy tak grzebałem w kieszeniach, szukając kluczy, poczułem mocne klepnięcie w ramię, Nie waż się mnie tak po prostu ignorować. Zamówiłam jedzenie ponad 40 minut temu i nadal go nie dostałam. To niedopuszczalne! To nie mogła być prawda. Nawet biorąc pod uwagę czas pakowania, nigdy nie czekałem na zamówienie dłużej niż pół godziny. Okej? Okay? Mruknąłem pod nosem, nie rozumiejąc czego kobieta ode mnie chce. Co to znaczy okej? Okay? Nie zamierzasz nic z tym zrobić? Chcę zniżki na zamówienie! Wrzasnęła kobieta. Och, w końcu zdałem sobie sprawę o co jej chodzi. Ja tu nie pracuję. Będzie musiała pani porozmawiać z kimś innym. Odwróciłem się, by otworzyć drzwi. Nie kłam! Zdenerwowana spojrzała na schody za moimi plecami. Dobrze wiem, że się tam chowacie zamiast pracować. Żądam rozmowy z właścicielem. Tak się składa, że to moje mieszkanie, także proszę mnie zostawić w spokoju. Przytrzymałem drzwi, schylając się po jedzenie. Tego już za wiele. Wygłodniała klientka wykorzystała okazję i wparowała do środka. Ruszcie dupę i wracajcie do roboty. Na dole są ludzie, którzy czekają na obsługę. Co to? Kobieta dotarwszy na sam szczyt schodów, zaczęła rozglądać się po moim pokoju. Wtedy właśnie zdała sobie sprawę, że jedyną osobą, która mogła ją usłyszeć, była moja rybka. A po tej całej szopce z pewnością nie była w nastroju, żeby bawić się w kelnera. Widzisz, nikogo tu nie ma, a teraz wypieprzaj z mojego mieszkania! wykrzyczałem. Byłem na tyle zdenerwowany i zmęczony, że nie zamierzałem się z nią dłużej cackać. Zresztą, mój ciepły burgerek tylko czekał, aż go skonsumuje. To i tak nie zmienia faktu, że od wieków czekam na jedzenie, a to niedopuszczalne. Spojrzała na talerz w mojej ręce. Z tego co widzę, to znasz właścicieli, więc może raczyłbyś z nimi porozmawiać? Że co, proszę, wynoś się z mojego mieszkania, głupia babu! Ruszyłem w jej kierunku, próbując wypchnąć ją za drzwi. Nie dotykaj mnie! Jeśli ciebie to nie obchodzi, to znajdę kogoś, kto nie będzie miał problemu, żeby mi pomóc. Po tych słowach kobieta zbiegła na dół, trzaskając za sobą drzwiami i przy okazji kopiąc parę moich butów, także wylądowały na ulicy. Kiedy poszedłem odnieść talerz, spotkałem właściciela, który opowiedział mi o awanturującej się kobiecie. Jak się okazało, zaraz po wszczęciu awantury została siłą wyprowadzona z baru. Nie wierzę, że ta rozwydrzona paniusia nie potrafiła przyznać się do błędu nawet wtedy. Gdy wtargnęła do mojego mieszkania i odkryła, że nikt się tam nie chowa. Przykro mi, młody, ale nie zajmę się twoim szkoleniem, już tu nie pracuję. Wydarzyło się to 18 lat temu, aczkolwiek zapadło mi to w pamięć do tego stopnia, że chyba do końca życia będę wszystkim o tym opowiadał. Przez trzy lata pracowałem jako urzędnik w kancelarii prawnej i często gęsto musiałem wykonywać czynności. Które wchodziły w zakres obowiązków zawodowych prawników, nie wspominając już o tym, że nie dostawałem za to adekwatnego wynagrodzenia. W każdym razie ostatecznie znalazłem wymarzoną pracę, lepszy grafik, lepsze świadczenia, podwójna płaca, po prostu strzał w dziesiątkę w innej branży. Wydarzenia, o których zamierzam opowiedzieć, miały miejsce przed ostatniego dnia mojej pracy w kancelarii po tym, jak już złożyłem wypowiedzenie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Tamtego dnia musiałem przedłużyć swoją przerwę na lunch, aby załatwić parę spraw związanych z nową pracą. Oczywiście wszystko dogadałem wcześniej z szefostwem, a nawet przyszedłem do kancelarii dwie godziny wcześniej, żeby upewnić się, iż wywiązałem się na czas ze wszystkich obowiązków. Cholera, byłem zbyt sumienny. Mimo to lunch zajął mi więcej czasu niż się spodziewałem i zaliczyłem przez to godzinę poślizgu. Nic wielkiego, prawda? I tak zostało mi już niewiele do zrobienia, a przecież miałem jeszcze dwa dni, żeby to wszystko ogarnąć. Niestety, a raczej stety, moja kierowniczka miała odmienne zdanie na ten temat. Gdy tylko wróciłem, wezwała mnie do swojego biura, a następnie od tak zwolniła mnie z pracy. Byłem tak podekscytowany tym, że będę miał kilka dodatkowych dni wolnego, że musiałem wręcz powstrzymywać się, żeby nie podziękować jej za to. Całe w skowronkach wróciłem do siebie, żeby zwinąć wszystkie graty zbiórka, wygwizdując przy tym wesołą melodyjkę. Prawdę mówiąc, zanim zostałem wylany, została mi dosłownie jedna rzecz do załatwienia. Chociaż nie byłem prawnikiem, to i tak pomagałem wszystkim klientom, zajmującym się planowaniem spadkowym, testamenty, medyczne wytyczne itd. Do moich obowiązków należało zbieranie od klientów wszelkich potrzebnych informacji generowanie odpowiednich formularzy, sprawdzanie zgodności ze wszystkimi przepisami i dostarczenie tego adwokatowi. On zaś przeglądał dokumenty, podpisywał się pod nimi i naliczał stawkę za przepracowane przeze mnie godziny. Taki interes bardzo odpowiadał firmie, jako że ja praktycznie nic na tym nie zarabiałem. No ale cóż, takie życie. Jednakże pomimo tego, że byłem dobry w tym, czym się zajmowałem, w papierach miałem straszny syf. Co prawda, ja się w nich odnajdowałem, ale mój system katalogowania był dość niespójny. Doskonale zdając sobie z tego sprawę, nie zrobiłem z tym faktem absolutnie nic. Po spakowaniu swoich manatków po prostu zostawiłem pudło z papierami na podłodze. Zanim jednak zdążyłem po raz ostatni przejść przez próg kancelarii, zostałem zaczepiony przez młodego adwokata, tak, adwokata, który miał przejąć moje obowiązki. Kierowniczka powiedziała, że pokażesz mi wszystkie dokumenty związane z planowaniem spadkowym i przy okazji poinstruujesz mnie, co mam w dalszej kolejności z nimi zrobić. Zwrócił się do mnie, podchodząc do mojego biurka. Przykro mi, ale ja już tu nie pracuję. Odpowiedziałem głosem niewiniątka, odczuwając niemałą satysfakcję. Może sama kierowniczka ci z tym pomoże? Wskazałem stertę papierów, po czym zabrałem pudełko ze swoimi rzeczami, i ruszyłem w stronę wyjścia. Po drodze wstąpiłem jeszcze do biura kierowniczki i najbardziej uprzejmym tonem, na jaki jestem w stanie się zdobyć, zapewniłem ją, że nie żywię do niej żadnej urazy, a następnie dodałem, że pewien młody adwokat wkrótce będzie jej szukał.